Cześć kochani, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jest to poradnik do Ajaki, czyli coś, o co wielokrotnie prosiliście mnie na moich live'ach. Tak w ogóle streamuję na Twitchu, tam się nazywam Yumi Ety Official. Tutaj macie nazwę. Nie ukrywam, będę wdzięczna za obserwacje, jak i będę wdzięczna za suba tutaj na YouTube. No i oczywiście za kciuka w górę, bo to pomaga. Ale przede wszystkim skupmy się na tym, jak zbudować Ajakę. Także już Wam pokazuję. Zaczynamy od broni i oczywiście będę omawiała od najlepszej do najgorszej propozycji, jednocześnie omawiając tylko najlepsze propozycje, tak? Więc jeśli chodzi tutaj o pierwszą broń, jest to Mid Splitter Reforged, czyli broń, która po prostu powstała na potrzeby Ajaczki. Przede wszystkim jej głównym bonusem jest Crit Damage i daje go całkiem sporo, także warto mieć tą broń na uwadze, tym bardziej, że jak będzie rerun Ajaki, to będzie właśnie na banerze broni ta broń. Jeśli chodzi o dodatkowy bonus, zwiększa Elemental Damage Bonus i Elemental Bursta, czyli w zasadzie wszystko, co się naszej Ajaczce przyda. Kolejną propozycją z mojej strony jest nowa broń, ponieważ broń powstała wraz z całym Sumeru i niestety nie jest to przez wiele osób przetestowana broń, a ja sama jej nie posiadam, żeby Wam tutaj dać 100% pewność tego, co mówię, ale jest to broń Light of Foliar Incision. I wydaje mi się, że nie jest to najcudowniejsza i najlepsza broń na Ajaczkę, jednocześnie będąc najlepszą i najcudowniejszą bronią na Ajaczkę. Czemu tak komplikuję? Dlatego, że przede wszystkim ta broń daje masę crit damage'a, bo łącznie na już takim maksie daje aż 88%. Także to jest dwa razy więcej niż tutaj poprzednik omawiany. Zwiększa crit rate'a, ale ogólnie daje bonus do Elemental Mastery, co nie do końca przydaje się tutaj naszej Ajaczce, chyba że gracie z kolei w Melta, a nie w Freeza, to wtedy jeszcze bardziej się przyda, więc koniec końców jest to broń, którą bym polecała brać głównie na main stata. Fajny ma bonus, ale nie wiem, czy byłaby najlepiej wykorzystana na Ajaczce. Także jeśli macie jakąś postać, na którą uważacie, że broń będzie lepsza, to korzystajcie na innej, ale jeśli nie macie na kogo założyć i nie macie broni Ajaczki, to myślę, że jest to broń, która świetnie Wam ten crit damage podbuduje. Trzecia pięciogwiazdkowa propozycja z mojej strony to Haran Gepaku Futsu, czyli broń, która została stworzona na Ayato, czyli brata Ajaki. Jest to broń, która przede wszystkim zwiększa crit rate, czyli już tym razem nie crit damage, a crit rate, ale jest to również coś, co nam się przecież przyda. Dodatkowo zwiększa na elemental damage bonus, tutaj elemental skilla, wszystkie bonusy, które w zasadzie nam się przydadzą, które są dość konkretne. Także myślę, że jak najbardziej, jeśli chodzi o broń, jest to świetna propozycja. I ostatnią pięciogwiazdkową propozycją z mojej strony jest Premodeled Jade Cutter. Jest to broń, którą troszeczkę niechętnie tutaj wrzucam, jeśli chodzi o propozycje na Ajaczkę. Natomiast osoby, które dość długo już grają w Genshina, często właśnie tą broń posiadają, dlatego pojawiła się właśnie tutaj. Jest to broń, która zwiększa crit rate'a, czyli coś, co jak najbardziej nam się przyda. Natomiast ten dodatkowy bonus na HP i atak, no nie do końca na Ajaczkę, dlatego no nie jest to najlepsza propozycja, ale jak najbardziej jest to w porządku propozycja. Przechodzimy do czterogwiazdkowych propozycji i zaczynam tutaj od Ame no Makakekuchi, czyli od broni, którą możecie zdobyć w World Questie The Farmer's Treasure. Jeśli chodzi o tego World Questa, pozwoli Wam on po prostu odblokować sobie tą broń do kraftowania, a broń jako główny bonus daje Wam atak procentowy, co jak najbardziej przydaje się dla naszej Ajaczki, natomiast nie jest to kryt. Proponuję tą broń z tego względu, że ona sprawia, że Ajaczka zbiera sobie energię, więc działa to troszeczkę tak jak Energy Recharge, dzięki czemu nasza Ajaczka sama w sobie jest sobie bateryjką i nie musimy właśnie tak starać się zdobyć ten Energy Recharge w statach, w artefaktach. Więc jak najbardziej jest to przydatna i korzystna broń. Pytanie, czy jest najlepszą czterogwiazdkową propozycją?
Dajcie mi znać, co Wy sądzicie w komentarzach. Kolejną propozycją z mojej strony jest The Black Sword, czyli broń, którą możecie zdobyć przez Battle Passa. Broń daje Wam crit rate'a, oprócz tego zwiększa damage z normal ataków i charge ataków o 40%. Dodatkowo zwiększa nam tutaj bonus na kryty, na atak, więc jakby jest to naprawdę fajna broń. Tylko pytanie, czy macie ochotę załadować w Battle Passa? Jeśli nie, ostatnią z moich propozycji jest Blackcliff Longsword. Jest to broń, która przede wszystkim daje crit damage procentowy, czyli dosłownie broń, którą widzicie też na mojej ajaczce w chwili obecnej. Jest to broń, która zwiększa po prostu atak, więc dzięki temu nasza ajaczka też bije więcej. Jest to broń, którą możecie zakupić sobie w shopie za walutę z losowań. Oczywiście, jeśli uważacie, że powinnam wspomnieć jeszcze jakieś bronie, po prostu napiszcie o nich w sekcji komentarzy. Ja zawsze jestem tutaj otwarta na różne dyskusje, natomiast pamiętajcie, żeby zrobić to jak najbardziej kulturalnie. Moim zdaniem wymieniłam wszystkie bronie, na które po prostu warto zwrócić uwagę, więc przechodzę do artefaktów. Jeśli chodzi o artefakty, nie ukrywam, że ajaczka jest taką postacią, w którą jak najbardziej przydałoby się zainwestować w Forpisa. Mowa tutaj tak konkretnie o Forpisie z Blizzard Strayer. Jest to po prostu full cryo set. Dlaczego go tak bardzo polecam? No bo przede wszystkim zwiększa nam cryo damage bonus o 15%, ale ten Forpis dodatkowo daje nam tutaj crit rate'a, dzięki czemu nie będziemy musieli się nim tak przejmować, farmiąc, szukając w artefaktach i możemy się skupić stricte na crit damage'u. Jest to bardzo przydatny i fajny bonus właśnie do ajaczki, dlatego uważam, że Forpis to jest taki must have na ajaczce. Natomiast wiem, że nie każdy z Was od razu ma już gotowy i czasami chce już pograć postacią, ale w międzyczasie farmi. W takich sytuacjach myślę, że możecie po prostu założyć Tupisa Cryo i Tupisa z jakimś atakiem, na przykład Gladiatora, czy jakikolwiek inny tutaj zamiennik i jak najbardziej Wam się to spisze. Natomiast moim zdaniem nie będzie aż tak korzystne jak właśnie Forpis. No dobrze, ale my tak gadu tutaj o setach, a tak naprawdę na czym powinniśmy się skupić? No na początku zawsze jest tutaj HP, później atak, następnie tutaj polecałabym atak procentowy, później cryo damage bonus, no i crit damage. Czyli można powiedzieć, że taki standardowy build do postaci, z naciskiem bym raczej powiedziała na crit damage niż crit rate, z tego względu, że jeśli macie Forpisa, no to crit rate troszeczkę zniweluje Wam możliwości, można tak to powiedzieć. I jeśli chodzi o dodatkowe bonusy, no to tutaj przede wszystkim skupiamy się na crit damage'u, na crit rate'cie, na ataku procentowym i na energy recharge'ie. Więc teraz, ile czego powinno być? Przede wszystkim, jeśli chodzi o naszą ajaczkę, im więcej tutaj ataku, tym po prostu lepiej, natomiast nie ma tutaj jakiejś określonej liczby, że będzie dobrze lub będzie źle. Jeśli chodzi o crit rate'a, powiedziałabym, że tutaj tak między 40 a 50% byłoby najlepiej. Jeśli będziecie mieli więcej, no to nic się nie stanie. Jeśli będziecie mieli mniej, no to po prostu Wasza postać będzie rzadziej krytowała, więc koniec końców będziecie rzadziej z tego korzystać. Crit damage'a powiedziałabym, że 180, no to takie standardowe minimum, ale tak naprawdę jeśli chcecie robić duży damage na ajaczce, to 200 plus jest must have. I jeśli chodzi o energy recharge'a, tutaj będzie zależało od tego, jakim teamem będziecie grać. Powiedziałabym, że takie między 130 a 140% powinno Wam wystarczyć w momentach, gdy macie drugą postać cryo w swoim teamie. Bo jeśli nie macie drugiej postaci cryo i nie macie na przykład jeszcze dodatkowo jakiejś postaci anemo na robienie za bateryjkę, to już tutaj będziecie potrzebowali tego więcej, chyba że macie tą broń Amenomakiguchi. Oczywiście dodatkowo przyda Wam się cryo damage bonus. Pora na konstelację Ayaki i nie ukrywam, że mam tutaj dość specyficzne zdanie, więc dajcie mi znać, czy się z nim zgadzacie, czy nie. A ja najlepszą dyskusję w sekcji komentarzy z wszystkiego dotyczącego Ayaki przypnę.
Jeśli chodzi o jej pierwszą konstelację, sprawia ona, że mamy 50% szansy na zmniejszenie cooldowna na skillu pod E, który zmniejsza się o 0,3 sekundy. Nie ukrywam, jest to według mnie naprawdę nieprzydatna konstelacja, nie zawsze zadziała, no bo mamy 50% szansy. Mało tego, nie zmniejsza jakby całkowicie tego E, tylko częściowo, więc ja osobiście uważam, że jest to konstelacja zbędna, po którą powinniście losować tylko i wyłącznie, jeśli losujecie dalej. Konstelacja druga natomiast zmienia już wiele, bo jak macie ulta Ayaki, no to ona oryginalnie, tak wiecie, rzuca wirek po prostu do przodu i on sobie leci, jak poleciał, tak poleciał, tyle ile mobków zgarnął, tyle zgarnął i tyle. C2 sprawia, że ten wirek leci minimalnie do przodu i rozchodzi się na dwie części, dzięki czemu zgarnia większą ilość mobków, dzięki czemu po prostu szybciej i sprawniej działa. Konstelacja trzecia można powiedzieć, że jest taką standardową, która po prostu zwiększa tutaj akurat, jeśli chodzi o ulta, talencik wyżej, tak, o 3, czyli maksymalny upgrade to 15. Jeśli chodzi o następną konstelację, jest dość ciekawa, bo zmniejsza defa o 30%, jeśli chodzi tutaj o przeciwników. Jeśli chodzi o następną, znowu po prostu działa na talenty, tak, tym razem na skilla pod E. No i ostatnia konstelacja, już tutaj można powiedzieć, że robi dużo. Tylko no do C6 jest dość ciężko dojść i pytanie, czy szczerze aż tak bardzo warto. Dlatego ja osobiście uważam, że na Ayakę, jeśli losujecie, albo zatrzymujcie się na C2, albo po prostu nie losujcie po konstelację wcale. Przechodzimy do talentów i jeśli chodzi o talenty, uważam, że tutaj tak naprawdę fajnie by było wylewelować wszystko. Natomiast jeśli chcecie zobaczyć największą różnicę, to myślę, że chyba największą różnicę znajdziecie pod E, czyli pod tym Hyouka. Pewnie wymawiam źle. Także słuchajcie, albo levelujcie wszystko, albo po prostu tego skilla, którego najbardziej lubicie, albo tego pod E. No i cóż, pora na teamy. Przechodzimy do teamów i tutaj Wam pokażę takie przykładowe formuły, natomiast pamiętajcie, że każdą postać możecie zamienić na inną postać, tylko żeby to był ten sam żywioł. Więc jeśli chodzi o Ajaczkę, no to Ajaczkę oczywiście tutaj nie zamieniamy. Kokomi pomaga i z healem, i przy okazji, żeby był freeze. Natomiast jeśli nie posiadacie Kokomi, może to być Barbarka, jeśli nie posiadacie heala, może to być Mona i tak dalej, i tak dalej. Venti lub Kazucha tutaj sprawdzą się, tak mi się wydaje, że najlepiej na taką bateryjkę, aczkolwiek jeśli macie jakieś inne ściągające, grupujące postacie, na przykład Sakrowskę, też jak najbardziej może być. No i tutaj Ganiu ja mam tak przykładowo, dodatkowo, ponieważ potrzebna jest kraju postać, która dodatkowo będzie coś robiła i pomagała podładować się Ajaczce. Natomiast osobiście mam nadzieję, że u mnie pojawi się Shenhe, więc jeśli chcecie, to zaobserwujcie mnie koniecznie na Twitchu, tak jak wspominałam, Yumi It Official, bo w sobotę będę losowała po Shenhe, także trzymajcie też przy okazji kciuki, no i już przy okazji zostawcie je też pod tym odcinkiem. I tak, Shenhe tutaj byłaby lepsza po prostu, bo Shenhe daje 15% bonusu do damage'a krajo. Ale ogólnie, jeśli zamiast na przykład healera chcecie tutaj Dionkę, żeby był shield, to już od Was zależy, to Wy będziecie sobie tutaj kombinować. Kolejna propozycja z mojej strony to team, który tylko i wyłącznie wzmacnia Ayakę, czyli Kazucha swoim ultem wzmacnia wszystko, co się będzie działo dalej. Bennett oczywiście heala i też wzmacnia i dodatkowo daje reakcję Melta. Mona zwiększa swoim ultem, z kolei skilla Ajaczki i tak, i wtedy Ajaczka bije po prostu jak najwięcej. To jest taka moja propozycja właśnie z żywiołów, które możecie stworzyć pod Melta. Też jak najbardziej free to play opcja, gdybyście nie posiadali innych właśnie skomplikowanych postaci, jakichś wiecie, pięciogwiazdkowych itd., itd. To jest propozycja, którą Wam złożyłam przy okazji poradnika do Hutao. Jeśli nie widzieliście, to serdecznie zapraszam do obejrzenia. Tutaj
Tak w zasadzie Hutao jest main damage dealerem, ale Ayaka jak najbardziej jest dodatkowo w tym teamie, więc pomyślałam, że może Wam przypomnę. Dziwny team, ale oj, wierzcie, sprawdza się i to bardzo fajnie się sprawdza. No i tutaj przedostatnia propozycja z mojej strony, to może pójście troszeczkę w reakcję Super Conduct, możecie zamiast Ventiego dać inną krajopostać, możecie zamiast niego też dać inną elektropostać, lub właśnie trzymać się takiej formuły, to po prostu sprawia, że tworzy się reakcja Super Conduct, nie będzie dla każdego, nie będzie pod każdy build, ale mam wrażenie, że prawie nikt już tak nie gra, a ja bym chciała Wam przypomnieć, że przede wszystkim powinniście grać for fun, a nie tylko i wyłącznie pod reakcję. Wiem, że pod reakcję jest najfajniej, najkorzystniej, ale for fun czasem też trzeba. No i ostatnia propozycja, taka można powiedzieć, że troszeczkę bardziej na czasie, bo z żywiołem Dendro to jest Nahida, która rzuca swojego ulta, następnie Kazuha, który rzuca swojego ulta. No i Nahida będzie wzmacniała nam za chwilę, tutaj reagowała z Kokomi. Kazuha z kolei będzie zwiększał damage Kokomi i Ayaki. Kokomi reaguje z E i ultem na Hidę, dzięki czemu sama w sobie bije więcej, robi te reakcje Dendro, a Ayaka później jeszcze dodatkowo wszystko po prostu mrozi. Czyli tak w zasadzie Kazuha jest tutaj do wzmacniania Ayaki i grupowania rzeczy, a Nahida i Kokomi można powiedzieć, że w pewnym sensie tutaj robią najwięcej, więc tak Nahida z Kokomi są tutaj main damage dealerami, a Ayaka po prostu wszystko jakby dokańcza. Dość nietypowy team, ale się sprawdza i gdybyście chcieli na przykład Kokomi zamienić na Beneta, inna reakcja Dendro, ale również się sprawdza i tak. To w zasadzie tyle. Macie jeszcze tutaj przykładowe teamy według ocenek tutaj osóbek, które są najlepsze. Także to jeszcze takie przykłady. To już wszystko w dzisiejszym odcinku, także mam nadzieję, że był przydatny. Jeśli tak, to koniecznie zostaw kciuka w górę i zasubskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych odcinków. No i cóż, pamiętajcie, losowanie po Shanghai w tą sobotę. Jeśli chcecie być na Twitchu, Yumiete Official podczas losowania, to już wiecie, co robić. Ja oczywiście serdecznie dziękuję wszystkim moim wspierającym kanał, bo bez Was by mnie tutaj nie było. Mam nadzieję, że macie fajne bonusy, a jak ktoś chce dołączyć i zobaczyć, jakie są bonusy, to zerknijcie sobie pod przyciskiem Wesprzyj. I pamiętajcie, że ja po Ajaczkę losowałam dwa razy, macie dwa ciekawe openingi. Pierwszy, gdzie zdobywam Ajaczkę, drugi, gdzie no cóż, po raz pierwszy wydaję hajsiwo na Genshina i losuję po konstelacje, więc jeśli chcecie je zobaczyć i docenić, to będę za to bardzo, bardzo wdzięczna. I trzymajcie się cieplutko, pa pa! Thank you.